Siemaneczko, jestem Pepetym Games. Witam was. Na moim gospodarstwie dzisiaj upadka po łące, ogólnie upadka, bo szczerze, troszeczkę jest roboty, no, zrobienia. Ta część, proszę państwa, która tu jest, jest do ogólnego zasiewu owca. Tutaj ta część jest do zasiewu tarapu. Więc dzisiaj przygotowuję sobie typowo pod zasiew wspomnianego owca po łące. Miał być to wypożyczony sprzęt. Niestety nie udało mi się wypożyczyć. Chłopaki nie mieli teraz na stanie. No, dużo roboty mają u siebie na gospodarstwach. Ta firma cała. I ogólnie też pożyczyli sprzęt innym gospodarzom. Ja niestety nie udało mi się. Powiem szczerze, pięknie połać. Niestety nie na ten moment, nie pod mojego para właśnie. Ale zaraz będziemy wszystko mówić, bo może widzicie na początku, jest 30 tysiące na koncie. Skąd te pieniądze? Pieniądze się dość potężnie pojawiły, można powiedzieć, znienacka na moim koncie. Ponieważ oczywiście przewijanie mleko. To jest wiadomo podstawa. Do tego część sprzedanych zwierząt. Nie miałem przytrzymywać, że tak dopiero zobaczyłem, że no nie mam tego ustawionego. Więc troszeczkę o 300 parę złotych dostawałem za wszelaki. Za sztukę. Do tego. Sprzedałem belki. Jakie belki? Czy domyślacie pewnie? Czy pomyślicie, jakie belki? Belki, które były zrobione z siano kieszonki, wiadomo. Które były zrobione na listopadzie. Nie nagrywałem tego. Ocalałem, można powiedzieć. Na kanale. Może nie chciałem zanudzać już w końcu cały czas po tą jesienią. I po prostu wziąłem, oglądając troszkę poza, można powiedzieć, sezonem zimowym. Typowo wziąłem, wszystko pooganiałem. Cała zima przeszła, wszystko poprzychodziło fajnie, pięknie. No i belki miałem. Tam było bodajże 16 belek. 16 belek po 360 za 1000 litrów. No bo już powiedzmy przeliczamy to normalnie na litry, bo już nie będę tam już aż tak kombinował. No i z tego zrobiłem 12 tysięcy z jednej szczepy. 12 z czymś, blisko 13, a drugą ponad 7. Takie pieniądze właśnie zalikały na samych belkach. Do tego dzwonił do mnie gospodarz, bo widział, że mam dużo kostek, że chciałby kupić siano. Tylko że stwierdziłem, że siana nie będę sprzedawał, ale słomę, szczerze, pomyślałem, że jednak sprzedam. Wiadomo, mało kiedy taki gospodarz jak ja w tym momencie sprzedaje słomę właśnie swoich hektarów, ale szczerze, ja praktycznie nie ścielę słomu. Nie ścielę słomą, mam tylko gnojowice. Więc no tylko to praktycznie daje, tam troszeczkę wiadomo, daje tam co nieco, bo tam 20 tysięcy litrów jest obornika. Ale gnojowice będzie wolę dawać. Ale jest to spowodowane tym, że obora, którą mam, nie posiada trigger do ogólnego sypania słomy. Można w kostkach powiedzieć, w belkach, czy po prostu trzeba coś zrobić. Nie mam pieniędzy, mam to teraz, mam pieniądze, tak? 3500, ale nie chcę tych pieniędzy ruszać. Wiem, że jest to sezon początkowy, wiosenny, różnie to bywa. Miał być pole w tym sezonie. Ale niestety, na moje nieszczęście, niestety pola są pozasiewane, rolnicy chcą pozbierać, moje dopiero po żniwach będziemy właśnie wypływać pola. Więc teraz nie mam prawa, no po prostu nikt nie chce tego sprzedać, tak? Ale z drugiej strony nie chcę kupować pól zasianych, bo chcę troszeczkę inaczej to uganiać. No po prostu po żniwach sobie to zbierać. Chociaż u mnie w realu
aż umie. Znaczy, pewna u mnie osoba w realu, tak może być, znajomy, nieznajomy, to jakby tak zwał, tak zwał, to kupił ziemię. No i ten, co i sprzedający, jeszcze swoje, można powiedzieć, plony zebrał. To jest wiadomo, jest trochę kwestia do gadania, ale nie chcę tak robić. Po prostu chcę mieć po swojemu, zasiać, zebrać co potrzeba. Tak jak wspomniałem, tutaj będzie owiec. W drugiej części będzie łąka. Tak szczerze teraz patrzę, że na tej łące tu trochę tych pieniążków mogę zarobić. Więc teraz trzeba nie coś pomyśleć pewnie odnośnie bydła. Po prostu bydła. A też nie powiedziałem właśnie, bo inne zapasowanie, gdzie jest kasowe, nie zapłaciłem. Zapłaciłem 1500 zapasowania. Myślę, że aktualnie tak kazwe pieniądze, 1500 zapasowania, to mi się zdaje, że to nie jest długo. No i ogólnie dopłaciłem chłopakom za cały osprzęt, ciągnik wraz z pługiem, który pożyczałem. Zapłaciłem tylko, o dziwo, 1000 zł. Więc cała jesień, można powiedzieć, którą na tym dniu kończę, straciłem, może nie do końca straciłem, ale można powiedzieć, że wydałem jeszcze 2500. Myślę, że to jest dużo. 4 godziny sobie ogólnie oganiałem samego ciągnika. Wiadomo, miał po 250, wyszło po 150 i 100 euro pół. Więc myślę, zdaje, że wcale to nie były te pieniądze. Do tego wiadomo, swoje paliwo tak dalej, to już jest co innego, inna bajka, tak? Dobra, czy tak fajnie to dowodzi? Okay. Ogólnie będą jeszcze zarobki. No bo tak stwierdziłem, suma summarum. Możemy grać realnie, możemy tam wchodzić na tą mapę historię. Ale chyba jednak te zboże, które posiadam u siebie, będę chyba chciał po prostu sprzedać i kupić na wyjście gotową paszę, żeby się też nie bawić. Nie wiem, ich tam moich krów. I zobaczymy. Taki jest zamysł. Trochę zboża mam. Myślę, że w następnym odcinku będę się chciał sprzedać. Bo będę chciał coś kupić. Będę chciał coś kupić w końcu na gospodarstwo. Nie chodzi o ziemię, chodzi o maszyny. Więc no, możecie się domyślać, mówiłem właśnie to dwa odcinki temu bodajże, że chciałbym kupić ciągnik. Dziwne, powiecie, kuziwa już tak szybko. No tak. Po prostu chcę miarę fajnie rozwijać. Powiedziałem, że to jest realna seria. A to też jest kwestia tego, żeby też się fajnie na tej serii bawić. Więc no, będę chciał sobie znaleźć ciągnik. Ogólnie rozglądam się. No i tak czy do 25 000 za ciągnik dać. Ale oczywiście z jednym z tych ciągników, które pewnie mamy, się pożegnamy, tak? Prawdopodobnie czerwona 30 pójdzie out. Chociaż jeszcze tego nie wiem. Może będzie tak, że będziemy mieli 3 ciągniki, jeśli ogólnie dogadam się i jadę dzisiaj. Bo właśnie robienie tutaj w polu. Jadę. Mogę będzie 13 km ode mnie. Damy przyjeżdżać, idziemy sobie oglądać ciągnik. W niedużych pieniądzach można powiedzieć, że ciągnik mocniejszy, nawet to znaczy jest to tak sporo mocniejszy za ustawiony jakieś 18 000. Możecie się zobaczyć, jaki może mniej więcej ciągnik być, no bo ceny ogólnie będą realne. Za 18 000 ciągnik sobie znaleźć. Myślę, że dobrze. A wiem, że 30 dość dobrze chodzą. Teraz, bo jak wspomniałem, 30 na 7 sprzedawał. No to 30 z turem mi wychodzi 26 000. Będę chciał wystawić na 28. Po prostu, żeby mieć to, aby móc czegoś zejść.
Myślę, że jestem w stanie te 25-24 tysiące dostać. Więc można powiedzieć, że jeszcze jeden strzelnika zostanie na coś więcej. Więc no, po prostu rozwój. No, hektarów dużo, nie wiem, ty się nie mam, ale chcę szybciej zrobić, żeby po prostu lepiej to wyglądało, żeby szybciej to ogarniać te savey, bo naprawdę trochę czasu spędziłem nad tym, żeby to ogarnąć wszystko. I no, nie ma tego złego. Ogólnie dopłaty jeszcze nie dostałem. Dostałem tylko wniosek, dostałem dopłat jeszcze w przybliżeniu, jak się nie mylę. 500 do hektara. Krów jeszcze chyba nie miałem na początku tamtego roku. Nie, przepraszam, miałem. No to patrząc na kwoty dopłat i ceny do sztuki jesieniowej, no to dostałem 14 tysięcy, mam dostać jeszcze dopłat. Nie, przepraszam, co ja jebie 14? 4 hektary po 500? Może 2000. No i teraz mam w tym momencie przy składaniu wniosku miałem 10 krów po 400 do 4000. 6000. No to się przejebał ostro. 6000 dostanę za dopad. Może przyjdą jeszcze w tym miesiącu, to by pasowało, żeby było, że był na kolejny nowy nabytek. Chcę po prostu zbijać. A po co takie można powiedzieć posunięcie? Odnośnie kostki, którą posiadam. No, stało się to, co nie chciałem, co mnie nikt by nie chciał, czyli ta ropa do te ropy naganiające, tak mogę powiedzieć, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, nie orientuję się, mimo że gospodarka, a już pomalne, wysypię to jest ta ropa. I będę chciał po prostu tą pasę sprzedać, no bo tam to siadło. Pewnie podejrzewam, że za dużo nie dostanę, myślę, z 2000 za to, bo ona jest uszkodzona. Kwota no nie za duża, więc 30 z pracą pewnie pójdą na sprzedaż. Bo tak naprawdę po co chcę sprzedać, zacznie na górze ta kostka. Stać się na górę, bo jest za mała pojemność. I no trochę monotonii jest przy rozdawaniu jej właśnie przy krowach. Siana czy słomy, no nie, to mi się nie da sieć, ale ta siana nie da się ogarnąć. Więc no chciałbym coś może nie nowszego, znaczy nowszego, ale wiadomo w takim samym klimacie. Czyli w kostkę. Jeszcze w kostkę sobie pójdź. No i po to, żeby tę kostkę wykorzystać, ale zobaczycie, co będzie, jak będzie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku to się uda wyorganizować, maksymalnie za dwa. Jak to wszystko finalnie wyjdzie, no to się mówię, okaże wszystko pod koniec. Pewnie maca, jak chce się sobie pewnie owce jeszcze. Bo miało być kupione przeżyto, przepraszam. Miał być pewne pole, które tu jest. Tak. No ale tak. Po pierwsze, wymaga wapna, to jest to wszystko. Ale jest, proszę Państwa, księżyto. Nie chcę księżyta. Jeszcze, znaczy nie teraz. Nie jest przede wszystkim zasiane. No tutaj ogólny koszt tego landu, tego pola, przepraszam, gościu wystawił za 25,5 tysiąca. Duży, tanio, no ciężko mi stwierdzić. Jak to wygląda? No, ogólnie ogłosi, powiedział, że chce sprzedać, no ale myślę, że jednak mam nadzieję, że nie pójdzie to w obce ręce, że jednak poziom świadków, tak powiem, ten kawałek będzie kupiony. Więc no w tym roku chciałbym trochę pocisnąć z polami, mimo tego, że no tutaj patrząc na no, moje maszyny, nie są za duże, dlatego chcę właśnie iść w ciągnik, no i pozmieniać troszeczkę co nieco w moim ustawieniu w gospodarstwie, tak? Po prostu to lepiej by wyglądało.
Wiadomo, plany muszą być, żeby były rozwojowe, a ogólnie też raz powiem, bo ogólnie ucięliby mi się kubki. No i mamy tak, mamy jednego byczka, mamy 6 samic, co mnie satysfakcjonuje tak doskonale, jest miesiąc po wycieleniu. No jestem tak zadowolony, że to jest zajebiście, słuchaj, zajebiście. Tu widzę, że już ratują sceny. Można by wziąć się sprzedać, ale nie patrzy się na to. Jeszcze są produktywne i jeszcze dają mleko. I nie będę ich sprzedawał. Tu. I jak widzicie, mamy 7, 11, 14, 20, 27 sztuk. No więc obfita. Zima i wiosna była właśnie wycięta. Ogólnie wykrowy, więc no tutaj trzeba się aby cieszyć, żeby tak gospodarstwo się ładnie rozwijało pod tym względem. Ogólnie możecie mi napisać, bo tak jeszcze napomknę. Trochę ustawiłem sobie parę tutaj ustawień w GeForce Experience, o tym, że się mówię to właśnie w tym programie, żeby to przeoświetlenie było i myślę, że ładnie chyba to wygląda. Chcę napisać, stwierdzić. Czy ładnie jest? Bo ja nigdy nie grałem na shaderach i na shaderach nie będę grał. Bo wiem, że shadery starsz nie lagują, a kubotę dopóki ciągnie, to niech ciągnie. Nie mam zamiaru wymieniać kompa. Ale myślę, takie oświetlenie mam teraz w tym momencie blisko 50 fpsów. Nieźle. Nagrywaniu przy zużyciu CPU klocka. Raz kartą wiadomo. No to jest na 10%. Tragedii nie ma. Powiem szczerze, ładnie to idzie. Jestem w szoku, że tą 30 mimo wszystko ładnie ta robota idzie. Na ten kulte ze spełnami mógłby być szerszy. No to wiadomo, jeszcze by lepiej było, no ale nie wiem, czy by ta 30 w ogóle uciągnęła. Chociaż 1,80 m. Nie, uciągnęłaby, jak to, że trochę pójdzie, nie? Uciągnęła. Ale jednak tutaj po połączę. No, no, że ten punkt był pożyczony, ten zestaw. Właśnie. No to jednak tutaj ładnie to robotę zrobiło. No i tutaj, no, da się to zrobić takim, to się tak powiem, prymitywnym zestawem, tak? Ale zawsze każdy zestaw, taki zawsze, taka maszyna, z tym taką trzeba ukalić. No bo teraz tutaj musiałem pożyczyć ciągnik, pożyczyć teraz bronę aktywną. A zwłaszcza, że moje chłopaki nie mają, no to nie ma jak testów maszyn. Nie będę tu robił, bo to jest samo, żeby testy maszynowej robić. Bez przesady. Jeśli miałem w planach kiedyś kupić oni tę nówkę, będę robił testy. Ale teraz nie mam. Szczerze, to jest bodajże 16 chyba odcinek. Mam około 20. Więc nie mam zamiaru teraz już kombinować z testami, jakoś cudować i tak. Przez to, że samochód byłaby wymagała orania, to i tak musiałem kombinować coś. No to też fajnie wyglądało na odcinku. Więc tak moje dołożę do biznesu. W tym sezonie, no i tak, tak muszę teraz stawy podasiewać. I to wszystko, więc no, tutaj trochę roboty będzie. Wspomniałem tam, nie będę się o swoim silnika. Siadą, ja nie będę, nie wiem, czy będę w tym czasie do domu. Jestem umówiony w kwietniu. Wiadomo. No, nie powiedziałem, że będę w domu. Nie wiem, co będę robił, może. To już nie bywa. Ziarka sobie kupię. Nasionka po prostu. Tawy, nasiona tawy kupię. Będą sobie leżały. Ja sobie będę się robić co innego, a po prostu po co mi usługodawca, kurwa, ja jestem usługodawcą, inaczej, jak to się zwie, no, przyjedzie na usługę, będzie się robił, po prostu, trawę, ja sobie będę spokojnie tutaj po pozdaniach, nie chciałbym siać, wiadomo, można by, po życiowanym pozdaniach, chciałem, znaczy bardziej właśnie chciałem, to jest tak, no, ale jednak tutaj, żeby nie było, poza jakim trawę się je, czy coś pomoże, to przyjęcie ciągnik z psiernikiem,
i będzie mi sobie siał właśnie tą mączkę. Mogę to zrobić. Ogólnie będę chciał tak zrobić, żeby to wyrównać fajnie. Jednak teraz to jest owiec, tu będzie owiec mniej więcej do tej linii. Ten. Ta kruszaczka mniej więcej tu będzie owiec, a od tą kruszaczka dalej będzie prawa. Myślę, że będzie dobrze to wyglądało, żeby po prostu też by to było. A dojazd do tej mąki i tak będę miał, bo drogą, drogę polną posiadam. No, nie mam co się spinać. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, więc w dzisiejszym odcinku wyglądam teraz. Takie dzień, jak się spadło, streszczę, pewnie komentarze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do tego, na razie, cześć.